Jarosław Milner, witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego wspaniałego odcinka programu Strefa Zoologiczna Michała Sawa. Takiego człowieka, którego jeszcze świat nie widział, ale powiem, że tak pozytywnie zakręconego, a będzie się działo. Dziękuję bardzo, potwierdzam, zapraszam. Michał Grzegorz Sawa, magister ekonomii, przedsiębiorca zrzeszony w cechu rzemiosł i przedsiębiorczości w Wołominie. Instruktor praktycznej nauki zawodu sprzedawcy, hodowca psów, członek Związku Kynologicznego. Będąc dzieckiem marzył o własnym psie, marzenie zrealizował w 2002 roku. Wspólnie z żoną rozpoczął hodowlę psów wyżeł niemiecki, co przerodziło się we własny biznes. W marcu 2003 roku otworzył firmę Grande Cane. W 2005 roku porzucił pracę w korporacjach finansowych. W 2006 w Warszawie otworzył pierwszy stacjonarny magazyn, w 2010 sklep firmowy, także ze sprzedażą internetową pod adresem grandecane.pl. W 2013 był pomysłodawcą i współorganizatorem akcji Akcja Taka, to na karmy dla zwierzaka, której celem było przekazanie tony karmy do schroniska w Katowicach. Od 2016 roku prowadzi program Strefa Zoologiczna w telewizji Słodki Live. Od lipca 2017 jest hodowcą psów Cane, Corso, Italiano. Jarosław Milner jest moim i Państwa gościem. Aktor, prezenter radiowy i telewizyjny, sympatyk, miłośnik zwierząt. Człowiek o wielkim sercu dla ludzi, ale i dla zwierząt. Jakie to miłe, piękne słowa. Dziękuję. Czuję się zaszczycony, będąc gościem w Twoim programie. Miłośnik zwierząt, tak. Miłośnik przez duże M jak Milner. Zgadza się. Wszystko się zgadza. Często bierzesz udział w akcjach charytatywnych? No tak. Zdarza mi się, że często. Znaczy często. Często to pojęcie względne. Wtedy, kiedy mnie zaproszą, kiedy faktycznie poczuję, że akcja, w którą mam się zaangażować, jest bliska moim jakimś tam poglądom i mojemu spojrzeniu na prawa zwierząt, to jak najbardziej tak. Wtedy staram się angażować całym sobą. A dlaczego jest to dla Ciebie takie ważne? Czemu akcje charytatywne przyciągają też Twoją uwagę? Znaczy akcje charytatywne na rzecz zwierząt mówimy. Oczywiście tak, dlatego, tak. Bo kocham zwierzęta od małego. Przez moją mamę, świętej pamięci, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w naszym rodzinnym Sławnie, z którego pochodzę i pozdrawiam wszystkich mieszkańców Sławna przy okazji, nauczyła mnie, jak obchodzić się ze zwierzętami, że zwierzęta to faktycznie tacy nasi młodsi bracia, jak mawiał święty Franciszek. I zresztą co tutaj dużo mówić, no, zwierzęta są wspaniałymi istotami, o które powinniśmy dbać, z którymi powinniśmy żyć za pan brat i które nie powinniśmy krzywdzić. Uważam, że zwierzęta potrzebują miłości, Czasem nawet bardziej niż my ludzie. Jak każda istota zwierzęta, zresztą, prawda? Tak, ja nigdy nie kryłem tego, że kocham zwierzęta. Nigdy nie ukrywałem się z tym, że uwielbiam się angażować w akcje na rzecz zwierząt. Zresztą chyba widać, zarówno od akcji Zerwimy Łańcuchy, która jest organizowana przez portal psyikoty.pl, przez Paulinę Król. Chyba już ze 4 lata będzie, kiedy się angażuję w akcję i no przypinam właśnie, się do buty na placu zamkowym. Tak. Zaraz pokażę też zdjęcia właśnie związane z tą akcją Zerwimy Łańcuchy. Dlaczego to jest ważne? No, żeby uświadamiać społeczności, ludziom, że zwierzęta też mają duszę, też są istotami żywymi przede wszystkim. No tak, też, ale to każdy wie. Potrafią kochać, no wie, ale no, jednak nie do końca wie. Jarku, ale jednak to czemu tacy ludzie jak Ty angażują się w te akcje, a niektórzy przechodzą obojętnie? Czym się różnisz od tych ludzi? Michale, to już by trzeba było się zapytać tych ludzi, którzy się nie przypinają. Ja mogę Tobie z kolei powiedzieć, ja jako Jarek Milner, że przypinam się, aby pokazać swoje niezadowolenie, skrajne niezadowolenie do złego traktowania zwierząt, do tego, że ludzie traktują zwierzęta jako prezent, jako takie pocieszenie na chwilę, takie myślenie życzeniowe, które jeszcze nadal gdzieś bazuje w naszej tutaj świadomości, w naszej przestrzeni publicznej. I mówię kategorycznie nie. Uważam, że każda osoba publiczna, czy to zarówno jest aktor, czy wokalista, jakiś ideał dla wielu pokoleń, dla wielu milionów ludzi, ma większe, jakby to powiedzieć, ma większe dotarcie do tych osób i uświadomienie im tego, że nie warto, że nie wolno w ten sposób traktować zwierząt. To jest czysta psychologia. Jak ktoś zobaczy jakiegoś artystę i zobaczy typa, czy on się przypina do buty. Jednak chyba, jeżeli on się przypina i to popiera, to chyba też powinniśmy na to zwrócić uwagę, choć na chwilę zastanowić się nad tym, czy dobrze robimy. No właśnie, tobie chyba łatwiej jest pokazać swój sprzeciw, ale nie tylko swój, sprzeciw społeczeństwa, biorąc udział w tego typu akcjach.
Tak, ale te akcje są pewnego rodzaju wyznacznikiem, może nie tyle trendu, ale nawet i trendu, bo chcemy wprowadzić modę na świadome i odpowiedzialne zachowania w stosunku do zwierząt, na świadome, odpowiedzialne dbanie o te zwierzęta, żeby ludzie faktycznie inaczej, może jeszcze inaczej, chcemy uwypuklić problematykę z tym związaną, że tak naprawdę źle traktując zwierzaki, źle traktujemy samych siebie. W każdym kraju istnieje tego typu problematyka, prawda? Czy w Polsce szczególnie? Jakie jest twoje zdanie? W moim odczuciu chyba wszędzie. To nie jest powiedziane. Ja nie chcę tutaj sprowadzać do jakiegoś że tylko Polacy i że tylko w Polsce, bo uważam, że na całym świecie zdarzają się sytuacje skrajne złego traktowania zwierząt. Ale jeżeli chodzi o rynek polski, uważam, że i tak ten postęp na przestrzeni 10 lat, jak obserwuję, no ten odsetek się dzięki Bogu zmniejsza, że ludzie faktycznie, gdzieś do ludzi dociera to, że faktycznie tak nie powinno być i że powinniśmy większą uwagę skupić na to, w jaki sposób traktujemy zwierzęta, jak się z tym obchodzimy i że zwierzęta tak naprawdę też powinny być przede wszystkim obdarzane dużą miłością. No właśnie, bo zwierzęta czują, zwierzęta cierpią. Podobnie jak my ludzie, tak? Dokładnie tak. I dlaczego mielibyśmy inaczej traktować zwierzęta, jak naszych znajomych chociażby na co dzień, prawda? Ciężko, wiesz... No to trudny temat, prawda? Znaczy, niby temat. Oczywisty, niby a oczywisty, jednak trudny. Jednak trudny. Trudny, tak, bo świadomość Polaków, już nie chcę mówić może ogólnie ludzi, bo w Polsce ta świadomość bywa różna na wiele tematów. Mamy skrajne podejście i skrajne poglądy. Każdy jest jakimś tam indywidualistą w danym temacie i w podejściu do danego tematu. Uważam, że i tak się to zmienia i cieszę się, że takie akcje są, choć uważam, że nadal jest ich mało, ale te, które są, cieszę się, że mam przyjemność i zaszczyt brać w nich udział, angażować się całym sobą i pokazywać. No właśnie, ja podziwiam... Zmieniać te myślenie ludzi, zmieniać te myślenie. Podziwiam twoją energię, twoje chęci. Dziękuję. Do brania właśnie udziału, bo nie jeden aktor, celebryta, nazwijmy to tak, mógłby powiedzieć, nie mam czasu, nie chce mi się. Mam co robić. A to już kwestia wychowania, mnie się wydaje. To już kwestia wychowania i kwestia podejścia. Albo ktoś jest artystą dla samego siebie, albo artystą dla ludzi. Ja uważam, że bycie osobą znaną, lubianą, to jest, ktoś by powiedział, fajna zabawa, owszem, ale przede wszystkim to jest olbrzymia odpowiedzialność. To jest olbrzymia odpowiedzialność za to, co się mówi, za to, jak się wygląda, co się propaguje, jakie pozytywne wzorce, wartości i zachowania. I za to, w co się angażujemy, tak? To jest też duży przywilej tego, że możemy być w domach innych. To, że potrafimy być jakimś wzorem, prawda, dla wielu ludzi. I uważam, że każda osoba powinna angażować się w akcje charytatywne. Każda osoba znana, bo tutaj akurat ten wątek poruszyłeś. A ta osoba, która nie angażuje się, nie chce, albo mówi, że nie, albo po co mi to... No bo takie osoby najczęściej wytykają palcami, bo zdarzają się takie osoby, oczywiście, że tak. No to dla mnie to... Może nie chcę komentować. Może zostawmy to. Prywatnie jesteś miłośnikiem kotów. Kotów, bardzo tak. Teraz właśnie mam kotka, to jest kokuś. Kokuś. Rasowy kotek. Kotek. Czyli kotka kotek rosyjski. W sensie dziewczynka. Nie, gdzie, no jak? Major. To jest kocur. To jest prawdziwy kotek. A nazywa się? Kokuś. Kokuś. Kokuś, jak ale na drugie ma major. Tak jak aha, no. Dla mnie kokuś i śpi ze mną i to jest taki nowy członek mojej rodziny. Opowiadałeś mi bardzo pięknie, jak rozmawialiśmy przez telefon, odnośnie zwierząt w twoim domu, które trafiły do twojego serca. Tak, tak. To było jeszcze, kiedy jeszcze mama żyła, kiedy z mamą jeszcze mieszkałem w Sławnie. Historia o jaskółkach mnie ujęła. O jaskółkach, a to za chwileczkę też powiem. Pierwszy kot, którego przyprowadziłem do domu, to była Sycylia, którą przyprowadziłem mając 12 lat. Wyszedłem wyrzucić śmieci i wróciłem z kotem. Mama mnie wygnała z tym kotem najpierw i powiedziała, że nie, absolutnie, bo nie mamy warunków. Ja uważałem inaczej, pomimo tego, że mieszkaliśmy w bloku na trzecim piętrze, to i tak długo tego kota przynosiłem, że tak ponaglałem to zaproszenie, aż w końcu się zadomowił i stał się pełnoprawnym, z dumą mogę powiedzieć, członkiem rodziny. Później był drugi kot, Makumba. Ten kot, oj, to był ładnych parę lat. To był jedyny kot, który odprowadzał mnie do sklepu na zakupy, bo nieopodal vis-a-vis mojego bloku był sklep i zawsze ze mną wychodził na te zakupy, czekał pod sklepem, przy sklepie i później wracał ze mną razem do domu. No niesamowicie inteligentny kot, jeżeli tak mogę powiedzieć. A tutaj po przeprowadzce do Warszawy, kiedy w życiu bym nie powiedział, że będę miał jeszcze zwierzę, choć kocham zwierzę. Jak ono do ciebie trafiło?
Przypadek, czy... Nie, kolega mnie namówił, bo akurat miał taką możliwość, znaczy miał możliwość. Jest takie stowarzyszenie kotów rasowych i był kot, który gdzieś tam się wykazywał jakąś taką szczególną pieszczotliwością, bym powiedział. No i mówi, no może byś go chciał. Ja mówię, gdzie? Przestań, ja nie mam czasu na tego, choć kocham zwierzęta, ale przez pryzmat mojej pracy zawodowej no, często mnie nie ma w domu. Ale kot jest chyba mniej wymagającym zwierzęciem niż pies. I dlatego się zdecydowałem. Dlatego się zdecydowałem i nie żałuję tej decyzji, bo jest przeuroczy. Tutaj mamy, widzimy... No widzę, z psem. Tak, ale jakim psem? To z historią na pewno. Na pewno tak. Co prawda nie znam całej historii, ale piesek koleżanki aktorki po fachu, i to była gala Serce dla Zwierząt, też organizowana przez Paulinę Król i portal psy.pl. Przepiękna ceremonia, przepiękna gala. Co roku już od 2 lat uczestniczę w tej gali. Właśnie Kasia Mościarz. Czyli dłużej przypinasz się do budy, do łańcucha, niż bierzesz się w tej gali? Dłużej, tak. Dłużej do budy, dopiero później. Tutaj mamy kolejną akcję już na paluchu z moimi przyjaciółmi, z Michałem Olszańskim i wieloma innymi fantastycznymi osobami, które też popierają akcje na rzecz zwierząt. Tutaj akurat piesek Tom. Tom to były pieski przeznaczone do adopcji i pokaz mody z psami, z pieskami przeznaczonymi do adopcji Gwiazdy na paluchu, organizowany przez HG Film Hannę Głowacką. A powiedz mi, te akcje, w których bierzesz udział, jakim cieszą się zainteresowaniem? Co mówią ludzie? Tacy zwykli ludzie... No. Jak rozmawiam, jak widzę, jaki jest odbiór tego, bardzo dobry. Cieszą się, że takie akcje są. Ci, którzy mogą, to biorą czynny udział. Ci, którzy nie mogą, to wspierają, przelewając na konto fundacji czy stowarzyszenia jakąś tam drobną, symboliczną złotówkę. I mówią, że tak, że bardzo fajne te akcje są, dobre. Takich akcji brakuje, dlatego cieszę się, że mam przyjemność w nich brać udział. Gwiazdy na paluchu to była taka akcja faktycznie, w której no, jak piesek nie pociągnął, mogę powiedzieć Państwu, to mało co w te kamery nie wleciałem. No, w końcu mówię, że ma 4 biegi, ja mam tylko 2. A tutaj, tutaj też była kolejna akcja. A tu może nie tyle akcja, bo to było organizowane przez... To była hala wynajęta i to organizowała Nina Gowin. Nina, pozdrawiam Ciebie. Prekursorka i organizatorka też wielu akcji na rzecz zwierząt, między innymi gali, którą miałem przyjemność 2 lata temu poprowadzić w Teatrze Kamieńca, gala Top 4 Dog, Ty fundujesz dobro. A tutaj było, to był jarmark czy kiermasz, coś takiego, wszystkich przedstawicieli, może nie wszystkich, ale tych, którzy wzięli udział z branży zoologicznej. Jarku, zapytam Cię na koniec o Twoje marzenia. Moje marzenia? Tak. Ojej, dużo ich, to nie wiem, czy by nam czasu antenowego starczyło. Na zakończenie, więc takie najważniejsze, może względem zwierząt. Żeby wszystkie były szczęśliwe. Po prostu. Po prostu, żeby były szczęśliwe i żebyśmy je kochali. No właśnie, o tym szczęściu opisuje magazyn Mój Pies i Kot. Polecamy serdecznie. Również zdarza Ci się gościć w tym magazynie. Zdarza się, tak, owszem, zdarza się. Chyba raz byłem, czy dwa? Raz chyba, już nie pamiętam, raz chyba byłem. Tak, bardzo fajny magazyn, polecam. Również polecam, naprawdę ciekawe historie, ciekawe anegdoty, pół żartem, pół serio. Taki magazyn rzetelny dla każdego, tak. Dla każdego miłośnika zwierząt. Dokładnie tak. Tak jak nasz program Strefa Zoologiczna, który niestety musimy zakończyć. Moim gościem był dzisiaj Jarosław Milner. Aktor, prezenter radiowy, telewizyjny, ale przede wszystkim człowiek obdarzony ogromnym sercem dla zwierząt, co dzisiaj nam zaprezentował w programie. I co nie ulega żadnej wątpliwości, dziękuję jeszcze raz, bardzo miło było gościć u Ciebie w programie, Michale. Przypominam o magazynie Mój Pies i Kot. Tam można więcej dowiedzieć się, poczytać. Powtórki programów Strefa Zoologiczna. Zapraszam serdecznie na wideo portal Słodki Life, psy.pl i strefazoologiczna.pl. Michał Sawa, Jarosław Milner. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.